No cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator X Roblox. Słuchajcie, mamy nowy Summer Event Part 3. Już Pet Simulator X właśnie dzisiaj, w tym dniu, kiedy to nagrywam, już jakieś, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny po update'cie. I słuchajcie, w tym odcinku przedstawię wam wszystkie możliwe sposoby na to, jak możecie zdobyć nowe Claw Tokeny, czy jak to się do końca nazywało. Właśnie za darmo, szybko, sprawnie i fajnie, więc słuchajcie, pokażę wam wszystkie metody, jak to możecie zrobić za darmo. No i oczywiście, jeżeli macie też, jesteście bogaci, to możecie to kupić, ale to się w ogóle nie opłaca. W sensie 400 Robux, 125 tych tokenów, to jest strasznie dużo jak na taką ilość tych tokenów, tak szczerze. Tym bardziej, że jak po tym odcinku pokażę wam, jak łatwo możecie je zdobyć. Ale dobrze, zacznijmy od pierwszego sposobu. Słuchajcie. Jeszcze zanim chcę powiedzieć, że polecam zostać do końca odcinka, będzie konkursik na 5 bilionów gemów, więc polecam obejrzeć. I słuchajcie, pierwsze sposób, no to jest oczywiście Summer Event. Jak zobaczycie sobie, to tutaj macie Summer Evencie, kilka właśnie tych tokenów, zdobywacie je sobie z jakiś czas. Jest tu ich całkiem sporo, więc chyba to jest najlepszy sposób, no to jak możecie takie Claw Tokeny zdobyć. Praktycznie co jeden tutaj tier się zdobywa, takie właśnie Claw Tokeny. No jest tu ich całkiem sporo, potem już nawet po 10 zdobywacie, więc tutaj widzicie, że jest ich całkiem fajne ilości. No i 10 to jest chyba max, potem już nie widziałem, żeby było więcej, tak? 10 to jest max, więc w samym evencie możecie chyba zdobyć najwięcej, ale to nie jest jedyny sposób na to, jak możecie takie event token, low tokeny zdobywać. Okej, drugim sposobem, słuchajcie, jest Rank Rewards, dokładnie tak, po prostu Daily Chest, w którym możecie sobie zdobyć więcej takich Claw Tokenów. Aktualnie nie wiem, ile się zdobywa, pewnie im większa ranka, tym więcej się zdobędzie, chociaż no nie wiem, bo się szczerze nie patrzyłem, jak odbierałem na live'ie, więc możecie pójść zobaczyć, ile dostałem na ostatnim live'ie. To było gdzieś prawie pod koniec, coś takiego, nie wiem, tak akurat to nie interesuje, ale tak po prostu tutaj możecie sobie zdobyć Claw Tokeny. To jest drugi sposób. I słuchajcie, kolejnym sposobem jest to, jeżeli macie VIP-a. Jeżeli macie VIP-a, to tutaj za to też zdobywacie Claw Tokeny. Niestety jestem biedny, więc nie mam i nie zamierzam kupować już za dużo, i tak na tą grę wydałem. Więc jeżeli macie VIP-a, no to możecie sobie też odebrać to właśnie tam dodatkowe Claw Tokeny. Tak. Okej, słuchajcie, następnym sposobem jest przez free gifty po prostu. Tutaj możecie zdobyć trochę właśnie tych Claw Tokenów, jednakże nie odbierajcie tych free giftów, jeżeli nie macie po prostu questa w samym evencie, bo czasami macie, że odebrać 3 gifty tutaj, czasami tutaj 2 free gifty. Po prostu nie odbierajcie tego, bo potem jak odbierzecie sobie wszystkie, a tu macie questa, to już nie macie jak tego questa zrobić, musicie czekać 12-24 godziny. Więc po prostu czekajcie, jak będziecie mieli questa, to wtedy dopiero odbierajcie sobie te gifty, żeby mieć tokeny. I słuchajcie, został nam jeszcze jeden sposób. Jeszcze jeden sposób na zdobycie właśnie takich Claw Tokenów jest, słuchajcie, Daycare. W Daycare, jak sobie pójdziecie, możecie zanulować sobie jakieś pety. I szczerze nie wiem, czy to jest różnica, jak zanulujecie pety, zresztą to sprawdzę. Znam jakieś beznadziejne pety moje, na przykład o takie coś. I chyba jest, bo na przykład tego co widzę, tutaj nie mam jak dostać Claw Tokenów. Widzicie? Nie mamy jak. Więc nie wiem, jak mocne muszą być pety, na przykład takie sobie dam. To działa chyba. Też tak będzie to działać, nie? Tak, jak dam sobie na przykład takie, to 10 petów i mamy max 10. Więc tak naprawdę, jeżeli macie na przykład, nie wiem, w Taker 20 slotów, to będziecie mogli więcej zdobyć. I no tak to wygląda jakby. Tutaj powyżej chyba 10 się nie da zdobyć bez względu na to, jakie mocne się da pety do Daycare. Ale nie wiem szczerze, jak to działa. Jednakże chyba tak to działa. Jak widziałem u kogoś innych youtuberów, to właśnie też tak mieli. Więc chyba po prostu max 10 to jest najwięcej, co możecie zdobyć z Daycare. W zależności od tego, ile slotów po prostu macie. Okej, więc to już są wszystkie metody póki co na zdobycie Claw Tokenów. Z tego co zauważyłem, to więcej metod póki co nie ma, może jakieś dodadzą, może nie. Słuchajcie, jeszcze zanim zrobię konkursik, to spróbujemy naszego szczęścia. 2 jajka razy 20 są, co jest? Spróbujemy, słuchajcie, zdobyć sobie jajo razy 20. Pewnie mi się nie uda, bo to jest bugowane i to jest scam jak ta cała gra, w sensie co? Dobrze, spróbujmy sobie tak zdobyć. Mam tutaj, kuć, nic nie widzę.
że mam ograniczony czas, bo tak. Dla tych, co są świeży z update'em, to właśnie tutaj mamy taką maszynkę. Tutaj możemy zdobywać jajka, w tym jest huge. I nie zdobyłem tego. Czy zdobyłem coś? Oczywiście, że nic nie zdobyłem. Spróbujmy jeszcze raz, bo ja chcę to jajo. Okay, może jakoś tak. Kurde, strasznie ciężko to tak manewrować tak naprawdę. Coś tak? To jest za daleko. Come on! Proszę. Tak, dawaj, jak to spadniesz, to cię znajdę i przyjdę tam. Tak, nie ma tak. Nie ma tak gadać do jaja. No to nieźle. Chyba jak to się nie złapie, to ja już nie wiem. No nie wiem, jak to inaczej ma gadać. No jest według mnie idealnie. Po co my gramy w tą grę, widzowie? Jest tyle pięknych gier na robot. Wiecie co? Nie. Bierzcie sobie te gemy, nie. Napiszcie w komentarzu hashtag tokeny i to jest hasło i swój nick po prostu z Robloxa. W kolejnym odcinku wyłonię zwycięzcę i wyślę mailbox. Naprawdę. Pójdźcie sobie pograć coś lepszego, nie? Naprawdę jest tyle świetnych gier. Siema. Żegnam was. Do zobaczenia. Widzicie na Discorda. Wystawcie łapkę. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć, siema, elo. Elo. Cześć. Koniec. Cześć. Cześć.